Trenerze, jaka opinia po tym spotkaniu? Bo mnie się wydaje, że to przez długi czas wyglądało tak, że Skra grała, a wy strzelaliście, bo zwłaszcza w pierwszej połowie Skra przebywała na waszej połowie często, ale nic z tego nie wychodziło. No właśnie o tym wiedzieliśmy, bo korzystając z tych materiałów, które się ukazują na serwerze, trener, asystent dokonał analizy tego zespołu. Wiedzieliśmy, że Nocoń tak naprawdę jest kluczowym zawodnikiem u was, że bardzo mocno macie prawą stronę, z czego na początku, zaraz spotkania, dwie bardzo dogodne sytuacje Skra sobie stworzyła. Natomiast zespół, jaki mamy, no wiemy, że to są zawodnicy bardzo młodzi, niedoświadczeni, ale chodzi nam o to, żeby charakterem, wolą walki i spróbowaniem realizacji tych założeń, które sobie przed meczem zakładamy, próbować wyszarpać jakikolwiek wynik. Wiedzieliśmy, że Skra jest dobrym zespołem pod kątem piłkarskim, ale wiedzieliśmy też, jak te mankamenty nasze zniwelować w stosunku do umiejętności piłkarzy Skry. Myślę, że z przebiegu meczu, tak na meczu całego, to Skra sobie już w dalszej części spotkania nie wyklarowała takich bardzo dogodnych sytuacji, a myśmy po strzeleniu bramki przez Przemka i przez Martinsa, te 2-0 dało nam taki handicap, że mogliśmy zdecydowanie przestawić na grę z kontry w średnim pressingu. Momentami te doskoki pressingowe, które wykonywaliśmy, przynosiły efekty, z czego stwarzaliśmy sobie w drugiej połowie kilka dogodnych sytuacji. Plus stałe fragmenty, o których też wiedzieliśmy, że Skra będzie wiedziała, dlatego cały zespół praktycznie Skry ustawił się w polu karnym przy naszych ofensywnych rzutach rożnych. I ta analiza, z której możemy korzystać, no pomaga nam niejako w rozszyfrowaniu też przeciwnika. To był mecz na przełamanie, zwłaszcza no, w sytuacji, w której jest pana drużyna, tuż nad strefą spadkową, bardzo cenne 3 punkty. No tuż nie, bo tu państwo podali się 14, my jesteśmy przed Śląskiem na 13, bo mamy wygrany mecz. I tu te 13 miejsce oczywiście w perspektywie ilości punktów przed i do nas, plus jeszcze miejsca z drugiej ligi, gdzie tu ze Śląskiego obserwujemy i ROW, który przegrał z Polonią Bytom, i Rozwój Katowice, które też będą decydowały o ilości zespołów spadkowych z naszej trzeciej ligi. No mamy na uwadze, że też musimy w każdym meczu dawać z siebie wszystko i szukać tych słabości u przeciwnika, a też niwelować nasze braki, które przede wszystkim wynikają z braku doświadczenia i też umiejętności piłkarskich, bo też wiemy, że za dużo od tych chłopaków nie możemy oczekiwać, mimo że takie nastawienie czasami u nas w Zielonej Górze jest, no bo oni są w tym procesie dopiero pobierania tej nauki. Cieszymy się, że z takimi zespołami tu z Ligi Śląskiej przede wszystkim i zespołami z województwa śląskiego i opolskiego możemy rywalizować, bo ten poziom nasz na pewno piłkarski się przez to podniesie. I ostatnie pytanie, takie pół żartem, pół serio. Ilu kibiców żużlowych jest w pana drużynie? No bo nie mogę zapytać, nazwa taka sama jak Żużlowa. Dokładnie, wiedziałem, że tu z Częstochową zaraz i Włókniarzem jakieś mogą wyniknąć aspekty żużlowe. No powiem, że 17 osób, czyli prawie cały zespół jutro jedzie na mecz Reszta Świata Falubas i tak naprawdę Rycerze Wiosny dzisiaj też jeździ. Także zainteresowanie jest, było to słychać w szatni, jak przyśpiewki typowe z wirażu naszego z wrocławskiej były śpiewane i tu trzeba podkreślić, że ten żużel niejako być może się w przyszłości przyczyni, że tych kibiców będziemy mieli więcej. Czyli gdyby mieli do wyboru mecz żużlowy, na przykład o Mistrzostwo Polski, bardzo ważny mecz ligowy, to nie będzie dylematu, że wybiorą żużel? W tej chwili nie, aczkolwiek jak byliśmy w KSF-ie jeszcze 3-4 lata temu, no to były takie sytuacje, że dopasowywały się mecze, a niektórzy zawodnicy wprost mówili, że idą na żużel i odpuszczają mecz. Także czasami te realia w naszych miastach takie są żużlowych, gdzie ten żużel dominuje takie dyscypliny jak piłka nożna.